Program Dotyk Boga. Wita serdecznie Michał Świderski i Marta Święcicka. Dzisiaj będziemy mówili o doświadczeniu Boga Marty przed kursem animacji i w czasie kursu animacji. Myśmy już o tym kursie troszeczkę mówili, to był taki niesamowity czas, w czasie którego no, około 50% osób doświadczyło uzdrowienia fizycznego. Nigdy wcześniej nie mieliśmy jeszcze tylu uzdrowień i cały czas jakby spływają nowe świadectwa, nowe osoby mówią, że w czasie tego kursu stało się to, to, to. No i też po jednej z mszy chyba, czy spotkaniu, prawda, wychodziłem i Marta mówi dzisiaj, a Bóg dla mnie uczynił to i to. I dlatego Marta jest dzisiaj ze mną i powiemy o tym, jak Bóg uzdrowił przepuklinę. I twój mąż jest lekarzem, tak? I potwierdził, że przepuklina była i że w tym wieku takie rzeczy się nie mogą zarastać, one się powiększają. Tak. Tak. I to jest taka niesamowita rzecz. A oprócz tego Bóg uzdrowił twój ząb i kręgosłup przed kursem. Przed kursem. Przez nasz program też Dotyk Boga. I to jest, o tym dzisiaj chcemy mówić. A żeby nie zapomnieć, kilka ogłoszeń na samym początku. Kochani, ostatni wieczór uzdrowienia w listopadzie Bóg pięknie działał, ale ja zakończyłem modlitwę o 14:30 nad ranem i stwierdziłem, że musimy coś zmienić, dlatego że ja tego nie przeżyję i niektórzy z was tego nie przeżyją. I stwierdziliśmy po modlitwie i takich rozmowach, że zmienimy wieczór uzdrowienia w weekend uzdrowienia. O co chodzi? Będziemy mieli rzadziej te nasze spotkania, ale dłużej. To znaczy raz na 2 lub 3 miesiące przygotujemy taki harmonogram od razu na cały rok z góry i będziemy mieli w piątek wieczór uzdrowienia, ale krótszy, na przykład do godziny 11, do 23 i tutaj będzie koniec, a później w sobotę dalej będziemy mieli głoszone słowo, będziemy mieli czas na sakramenty, będziemy mieli czas na modlitwę, na rozmowę, czyli w taki bardziej, jakby to powiedzieć, ludzki sposób, prawda? I żeby było ciekawiej, mamy wstępnie załatwione, no brzydkie słowo, no zorganizowane 2 kościoły, czyli będziemy w stanie, jeżeli będzie taka potrzeba, nawet w 2 największych kościołach w Gliwicach naraz usługiwać wam. To jest taka nowa rzecz, wydaje mi się, że to nam dużo pomoże, bo ostatnio to już mówię, to już mój organizm nie umiał tego wytrzymać wszystkiego. Natomiast będziemy właśnie na tych weekendach uzdrowienia poruszali różne tematy. Na przykład przez 2 spotkania, czyli na przykład przez 2 soboty będziemy mówili o uzdrowieniu fizycznym. Następne 2 będziemy mówili o uzdrowieniu emocjonalnym. Następne 2 o błogosławieństwie finansowym, jak Bóg chce nas prowadzić w codzienności. Następne 2 o relacjach, emocjach. Czyli będziemy chcieli dawać wam takie kompendium, takie minimum informacji i doświadczenia, które pozwolą wam wejść w to, o czym mówimy. Dlatego, że wiele osób no, mówi, no oglądamy, ale w naszym życiu się to nie dzieje. Nie wiemy, nie do końca, nie rozumiemy. Prawda? No i my was normalnie odsyłamy do wspólnot, a wy mówicie, jestem w takim miejscu, gdzie nie ma wspólnot. No więc chcemy dać wam po prostu więcej czasu, więcej słowa, więcej modlitwy, żebyście mogli doświadczyć w swoim życiu tego wszystkiego, o czym mówimy. Te wszystkie rzeczy będą nagrywane, będziemy przygotowywali DVD, które będzie można później kupić, tak? I to będzie tematyczne, na przykład uzdrowienie emocji i będzie całe DVD zgromadzone z 2 czy z 3 tych naszych spotkań, prawda, sobotnich, czyli całe soboty będą na przykład nagrane. Także wydaje nam się, że to jest świetny pomysł, który pomoże i nam, i wam po prostu zbliżyć się do Boga i przyjąć jeszcze więcej od Niego. To jest jedno ogłoszenie. Drugie jest takie, że niedługo ruszymy ze sklepem internetowym, gdzie będzie można te rzeczy, o których mówię, po prostu sobie zakupić, ściągnąć w formie elektronicznej czy fizycznej i po prostu karmić się i budować swoją wiarę. Już kilka rzeczy jest przygotowywanych. Mamy już wydaną książkę księdza Artura Sypioło, który tutaj był ze mną ze 2 razy. Walka o wiarę, właśnie o tym, jak budować wiarę. Też taka ciekawa inicjatywa się pojawiła we wspólnocie, że kilka osób spisało modlitwy chyba z pierwszych 40 odcinków Dotyku Boga i zrobiło taki modlitewnik. No i podobno jest duże zainteresowanie tym. No, ciekawi mnie to. No, zobaczymy. Wydamy coś takiego. Będzie można też to zakupić.
I jeszcze kilka innych pozycji przygotowujemy jakby specjalnie dla Was. Czyli na, no powiedzmy, nie wiem, czy na dniach, na tygodniach pojawi się taki sklep, o tym jeszcze powiemy, z takimi pozycjami, nad którymi pracujemy. I ostatnie ogłoszenie, 12-14 luty, kurs Kana Galilejska, kurs przedmałżeński, wyjazdowy w Tarnowskich Górach. Więcej informacji na sngliwice.org. To takie króciutkie informacje wstępne. Aha, tutaj mam zapisane przed wejściem. Pomodliliśmy się chwilę i wierzymy, że Bóg chce uzdrowić co najmniej jednej osobie, ale pewnie więcej, u więcej, większej liczby osób, lewe ucho. Też inne osoby miały takie przekonanie, że prawe ucho środkowe, nadciśnienie, choroby skóry głowy, uwolnienie z papierosów. Ja zobaczyłem problemy z zaparciami, duże problemy z zaparciami i prawa łopatka, ale nie tylko ból, tylko zniekształcenie jakby prawej łopatki, że Bóg chce to naprostować i uzdrowić. I kochani, chcę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Teraz mam dwie teczki pomarańczowe. O, to jest dzisiaj pierwszy raz, jak mam. Gosia, moja sekretarka, dała mi drugą teczkę. To jest teczka z Waszymi intencjami. Już się te intencje tutaj nie mieszczą i dlatego dostałem drugą teczkę, ale uwaga, to jest teczka ze świadectwami. Tych świadectw tutaj mam chyba ze 100 albo ze, no nie wiem, bardzo dużo. To jest piękne, jak Bóg działa w Waszym życiu i niech to jeszcze się potęguje. Ale nasza modlitwa będzie taka, żeby te intencje, które są tutaj, które do nas przysyłacie, jako świadectwa przelatywały do tej teczki, czyli z jednej teczki do drugiej teczki. Prawda? Dobra. Tak będziemy w wierze właśnie pracować, modlić się, żeby przelatywały intencje z jednej teczki do drugiej teczki. A dzisiaj kilka świadectw właśnie z tej teczki, już świadectw. Właśnie też na kursie KAMH modliłem się za małego Bartka. I modliliśmy się o wodniaka w jąderku. To jest jakiś, nie wiem, nie znam się. W każdym razie to trzeba usuwać chirurgicznie. I rodzice byli po kursie na USG. Lekarz potwierdził, że tego wodniaka nie ma. I to chwała Panu. To jest piękna rzecz, że Bóg uzdrawia nasze dzieci. Ja tutaj nie wszystkie, oczywiście nie mam czasu, żeby wszystkie czytać, tylko takie ciekawsze wybrałem dla Was świadectwa. Napisała do nas Beata z Czech. Przyjechali specjalnie z Czech na wieczór uzdrowienia i Duch Święty, doświadczyli tego, że Duch Święty jest obecny. Kiedy wrócili do domu, Beata zauważyła, że skończyły się bolesne miesiączki, a było to bardzo duży problem, dlatego że musiała brać leki. I to nie jest dla niej taka błahostka. Podobnie jak Ola tutaj była z nami, też mówiła takie świadectwo. I generalnie Bóg przez to uzdrowienie też przemienił ich życie i postrzeganie Boga. Napisała do nas też kolejna osoba, Damian. Damian z Anglii do nas napisał, że odcinek 34, 30 minuta, 56 sekunda zmieniła jego życie. Ja to skrócę, bo to jest cała strona. Może tak. Kiedy oglądał z żoną kilka odcinków, robiłem to tylko dla niej i w środku siebie myślałem, że już jej do końca odbiło. Później jednak trafiliśmy na odcinek, w którym mówiłeś, że Bóg uzdrawia górną część kręgosłupa. Od tego czasu moja dolegliwość ustąpiła tak, że nawet nie wiedziałem, kiedy zapomniałem o tym bólu. Czyli widzicie, nawet jak ktoś się nabija, to jest dla niego szansa. I jeszcze mówi, że czekał na ten odcinek przez cały dzień i miał przeczucie, że dziś wyjdzie odcinek, którym Bóg do mnie przemówi. Rzeczywiście tak było. W 30 minucie 34 odcinka prorokowałeś o tym, że walczyłem długo, ale nic się nie udało i że nie miałem już siły. Ja w tym momencie poczułem ciepło przenikające mnie od głowy przez całe ciało i popłakałem się jak dziecko. W tym momencie Pan mnie uzdrowił z uzależnienia od marihuany, w którą byłem uwikłany od dziecka, z pornografii i nieczystości, wprowadził mnie na swoją ścieżkę. I tutaj dalej pisze, jak dalej Damian pisze, jak go Bóg przemienia i prowadzi. I naprawdę chwała Panu za to.
jesteśmy naprawdę tylko narzędziami w rękach Ducha Świętego. On te rzeczy wszystkie czyni. My się sami dziwimy i cieszymy i Bogu oddajemy chwałę za to. I tutaj jeszcze jedno takie, ja mam takie też takie humorystyczne, trochę też chcę wam przeczytać te świadectwa. Napisała koleżanka Krystyny, tu nie mam napisane jak sama się nazywa, ale napisała tak, że Krystyna opowiedziała jej, co ją spotkało, oglądając dotyk Boga. Otóż modliła się o zdrowie, 2,5 tygodnia wcześniej złamała lewą rękę, to jest lewa ręka, przewracając się w swoim ogrodzie. Położyła zdrową rękę na chorej, a po chwili stwierdziła, że właściwie jej większym problemem jest wypadający ząb. Obawiała się, że będzie musiała robić implant, bo korzeń zęba był już chory. Krystynę z stomatologiem, czyli raczej się znała, raczej wiedziała, tak? Jak jest stomatologiem, to wiedziała, kiedy ząb jest chory. Trwała więc chwilę na modlitwie, dotykając swoich ust, chorego zęba, a wcześniej złamanej ręki. Następnego dnia poszła do lekarza z ręką i lekarz zrobił zdjęcie i powiedział, że wszystko się zagoiło i można zdjąć gips. Czyli po 2,5 tygodnia gips był ściągnięty. Normalnie 6 tygodni, prawda? Kolejna. Tak, no i chwała Panu, niech się zrasta choćby w 2 dni albo 2 minuty. Kolejna była wizyta u stomatologa, który powiedział jej, że nie trzeba nic usuwać, a korzeń zęba jest bardzo zdrowy. Krystyna jest szczęśliwa, bo obie sprawy w tak niesamowity sposób zostały w cudzysłowie załatwione. Chwała Panu Najwyższemu. Kochani, i to jest Bóg, któremu służymy. To jest Jezus, o którym chcemy mówić. To też trzeba powiedzieć, że Pan Jezus ma poczucie humoru, żeby uzdrowić zęby stomatologowi, prawda? I jemu najbardziej potrzeba. Prawda? To jest piękne. No i wracamy Marta, do Ciebie, prawda? Czyli tak jak żeśmy tutaj zapowiedzieli, powiedz nam, jak to się stało, że Bóg Ci uzdrowił jako zachętę, żeby też nasi widzowie mogli przyjmować od Pana, tak jak Ty przyjęłaś. Tak, bo to było przed rekolekcjami, kursem. 2 dni wcześniej, bo to, no, kudłaty tak robi, żeby coś zrobić, żeby na ten kurs jak najmniej osób było. Zaczął mi piekielnie boleć chyba chory ząb, tak zupełnie łupało mi. Ale nie jesteś stomatologiem. Nie jestem stomatologiem, ani nie wstawiam, ani nie wybijam. Łupało mi nieprawdopodobnie, w mózgu czułam. Jednocześnie na dodatek coś mi się stało w kręgosłup takiego, że cały dzień się snułam po domu, nie mogłam się schylić, jakimiś szczypczykami coś podnosiłam. Z małżonkiem razem jechaliśmy na kurs, więc nie chciałam się za bardzo przyznawać. Myślę, może sam pojedzie, może coś z tym zrobię. Nie brałam żadnych tabletek, bo na ogół w ogóle nie biorę tabletek, bo to i tak by nic nie pomogło, to był taki ból. No i wieczorem jeszcze miałam poczytać sobie Pismo Święte, miałam się pomodlić, ale to w ogóle nie wychodziło, więc w pewnym momencie stwierdziłam, że oglądę sobie dotyk Boga, zobaczymy, co tam Michał tym razem mówi. Sobie tak przyłożyłam, zgiąć się nie mogłam, sobie ułożyłam dokładnie w fotelu poduszki, żeby mogło takiej pół leżącej pozycji oglądnąć. I w pewnym momencie Michał mówi, żeby a teraz proszę położyć sobie rękę na miejsca bolące, więc biorę jedną, zaraz, a może to ważniejsze, nie, to drugą. A w końcu stwierdziłam, a niech Pan Bóg wybiera, co mi uleczy. Położyłam sobie rękę tu, tutaj, to. Czyli no, tak nie jak wiem, to ostatnie to świadectwo było, tak? Nie wiedziałam, to jest w takiej pozycji dziwnej. Pomodliliśmy się razem z Michałem, no to nie wiem, może 2-3 minuty. I nie znając sobie w ogóle z tego sprawy, wyłączyłam komputer, po minucie idę do łazienki, myję zęby. Mówię, o, ząb nie boli, w ogóle nie boli. I w tym momencie jeszcze spadł ręcznik, który podniosłam, więc znowu odkryłam, że nie boli, bo w tym momencie nie czułam tego. No i przestało mnie boleć, także Pan Bóg zrobił to, że mogłam jechać na kurs i chwała Panu. Chwała Panu. Dla mnie jest najdziwniejsze to, znaczy moje doświadczenie jest zawsze takie, że ja wiem, kiedy Bóg mnie uzdrawia i wiem, kiedy innych Bóg uzdrawia. I zawsze się dziwię, jak można nie czuć tego, że Bóg... Nie, bo to było takie normalne. Ale nie, ja to rozumiem, ale wiesz, ja widziałem setki uzdrowień i za każdym razem, w większości przypadków, jakby osoba to czuje i ja to czuję i ta moc, po prostu, którą Bóg uwalnia, jest taka bardzo, no nie, fizyczna. Ona jest, to jest fizyczna moc dosłownie. Ale faktycznie jest taka sytuacja, jak było 10 trędowatych i Jezus kazał im pójść, prawda, do kapłanów i się pokazać. I 10 zostało uzdrowionych, ale oni się nie zorientowali kiedy. Oni szli i nawet nie wiedzieli kiedy.
No to co właśnie było dla mnie takie dziwne, że normalnie przy to mnie bolało i nie wiedziałam, że przestało boleć. Nie wiem, w ogóle może taka obolała byłam. No to na pewno, a ten drugi raz to już na kursie to już czułam. A, to za chwilę do tego wrócimy, także po króciutkiej nie przerwie. Nie jestem zupełnie jak trendowaci. Po króciutkiej przerwie wracamy. Musimy zrobić tak. Program Dotyk Boga, Michał Świderski, jest ze mną dzisiaj Marta Święcicka i mówimy o... No, w Twoim życiu dużo więcej się wydarzyło takich spektakularnych, nadzwyczajnych rzeczy. Mówimy o tych najnowszych, powiedzmy, uzdrowieniach przed kursem animacji i w czasie kursu. I mówiliśmy o uzdrowieniu zęba i kręgosłupa. Ale to nie wszystko, prawda? Modliliśmy się jeszcze później i Bóg jeszcze Cię uzdrowił z przepukliny. Powiedz nam o tym. To już po kursie, po tych rekolekcjach. Michał się nade mną modlił. W czasie. To było w czasie. W czasie. W czasie kursu modlił się, pytał się w trakcie, co ja czuję. Czułam takie prądy, prądy sobie chodziły. Powiedziałam, że są prądy. No i później ja byłam w czym, może trzeba by wrócić. Mianowicie miałam przepuklinę, pół roku wcześniej miałam skierowanie na operację. Nie zgodziłam się na operację, bo jakoś jeszcze miałam poprzednie operacje, więc już tego wszystkiego było za dużo dobrego. I powiedziałam, że dobrze, za pół roku, jeżeli ona się będzie bardzo powiększała, no to będę musiała się zdecydować, bo to jednak jest niebezpieczne, bo to jest przepuklina brzuszna. No i akurat po tygodniu poszłam do pana doktora na kontrolę i pan doktor powiedział, przepukliny nie ma. A wcześniej pół roku była stwierdzona przez pana doktora ze skierowaniem chirurga, przez mojego małżonka, który jest lekarzem i jeszcze moją taką bliską koleżankę, rehabilitantkę, która tam chciała mi coś też pomóc i też wiedziała dokładnie, jakiej wielkości jest ta przepuklina. No więc poszłam na kontrolę, pan doktor chirurg mówi, no co to operujemy? No nie, zobaczymy. A on mówi, nie ma przepukliny. A on mówi, jest przepuklina. No to proszę kaszlnąć. Więc zaczęłam kaszleć jak okluż. Mówi, nie ma. No więc stwierdziłam, że się pomylił, nic nie mówiąc małżonkowi. Mówi sobie, zobacz co z tą moją przepukliną. Później zobaczyłam, że mi to tak nie wychodzi, ale sobie myślę, zobaczymy. I też mówi, nie ma. No i nie ma. I chwała Panu, nie ma przepukliny. I co ten lekarz na to? Nie wiem, co ten lekarz na to, bo w zasadzie miał taką minę dziwną, bo wiedział, że jest skierowanie, w komputerze była, tu jej nie ma. My lubimy tę minę. Może jakbym wierzyła temu lekarzowi, że nie mam tej przepukliny, to bym mogła jeszcze coś. Ale sama była zaskoczona. Ja stwierdziłam, że się nie zna na tym na pewno. Więc dopiero w domu sama zobaczyłam, że rzeczywiście jej nie ma. To było zaskoczenie dla mnie takie. W ogóle nie myślałam o tej przepuklinie w tym momencie, bo tam jeszcze inne badania były. Także nie ma. A mam trochę, jestem pocięta dosyć mocno, także miała prawo zrobić się przepuklina. Na dodatek chodzę na gimnastykę i taką dosyć wysiłkową gimnastykę i przepukliny nie ma. I chwała Panu. I chwała Panu. I to jest piękna, piękna sprawa, że Bóg może takie rzeczy robić. Ja się przyznam, że ja sam też miałem kiedyś przepuklinę, bo się przetrenowałem i mi wszczepili taką siatkę jak z jakiegoś tam tytanu czy z czegoś, już nie pamiętam. I tylko żałuję, że ja kiedyś jeszcze nie miałem takiej wiary, jak mam teraz. Ale jak mi przykładałeś te ręce, to czułam ciepło, bo stąd zacząłeś przykładać. I ja właśnie wolałabym tutaj gdzieś, no ale sobie się widocznie to też jest potrzebne mi, więc niech będzie tutaj. No, ale to, coś się działo. No ale to Boża moc, prawda? To jest to, że wiele osób pyta, mówicie coś takiego, no my wierzymy, ale nic się nie dzieje. No są potrzebne dwa elementy. Jest potrzebna wiara i Boża moc. Jak te dwa elementy są razem, to Bóg może uczynić cokolwiek. No, no, trzeba powiedzieć, że to jest coś w stylu no, stwórczy cud. No, nie było tkanki, jest tkanka. Nie? To tkanka, która jest tutaj... No, wypełniona. No. Także to, jak jest wiara, jest Boża moc, to prawa fizyki, chemii nie obowiązują po prostu. Nie obowiązuje to wszystko. I to jest piękne, że naprawdę u Jezusa takie rzeczy to jest codzienność. Dla Jezusa to jest codzienność. Ja się o tym przekonuję. Bardzo często teraz tak się dzieje po spotkaniu. Coraz więcej osób przychodzi do nas w piątek na spotkania w Chrystusie Królu w Gliwicach. I kiedy osoby wychodzą, to ja czasem staję przy wyjściu, tam z kimś rozmawiam i osoby tylko wrzucają, tak jak wy. Tylko Bóg mnie uzdrowił z tego, nie? Tutaj, z raka, z właśnie, czy z przepukliny, a pięta, a coś. I to jest po prostu, to jest coś niebywałego. Ja nie myślałem, że
że dożyję takiego momentu, że ludzie wychodząc po prostu z kościoła, jak z rękawa sypią takimi świadectwami. Tak, ale ja byłam na tym kursie i wiem, ilu osobom to się wydarzyło. Nieprawdopodobne. To bo, znaczy, może jeszcze przyjdą i opowiedzą, bo też miały skierowanie na operację i też się wydarzyły, coś się pozarastało, pozamykało, rzeczy niewyobrażalne. A to jakie? To nawet nie mów po imionach i nazwiskach, ale jakie rzeczy jeszcze wiesz, że się wydarzyły? Przyjdzie z naszej wspólnoty koleżanka Bożena i opowie. Tak? Niech sama to powie. No, ja wiem, że i Bóg biodra uzdrawiał, i kręgosłupy, i... Przełyku miała tam jakiś, właśnie miała mieć operację. I po tym... To naprawdę, naprawdę szokujące czasem to są rzeczy, nie? I przyjęła to uzdrowienie i jest zdrowa. No. Tak, to jest szokujące. Na początku taka, jak słuchałam, to byłam taka trochę, wiedziałam, że są cuda, że Bóg uzdrawia, ale tyle naokoło, to było dla mnie trochę szokiem. I mi się też trafiło. No właśnie, że się trafiło, tylko powiedz, jaką drogę ty przeszłaś, żeby przyjmować, no trzeba powiedzieć, uzdrowienie za uzdrowieniem. Co się zmieniło w swoim myśleniu? W moim myśleniu, co jest zasadnicze, to za moją koleżanką chorym mówię, mianowicie, że Bóg nie zsyła na nas choroby i Bóg chce nam pomóc, musimy uwierzyć, że nas kocha, jest naszym lekarzem i my tej choroby nie przyjmujemy, nie przyjmujemy w ogóle w świadomości, a jeżeli się coś dzieje, to nas ma uzdrowić. Nie ma tej choroby od Boga, my ją odsuwamy, jej nie ma. I w momencie, jak się uwierzy w to, a nie na przykład, no tak Pan Bóg chciał, no to taka wola Jego, to ja już będę chora, bo On tak chciał. Nie, tego nie ma. Bóg nie chce, żebyśmy chorowali. I to jest najważniejsze. I co, bo to, żeśmy o tym nie mówili, że no ty bardzo mocno wierzyłaś w tradycyjny sposób i nie znałaś kiedyś takiego Bożego działania. I to się w naszej wspólnocie... O, nie wzięłam identyfikatora. Tak, bo Marta jest z naszej filii ze Smolnicy. Tak, i nosimy identyfikatory. Żeby nie było, że mówimy tylko, nie wiem, o pogrzebieniu, że mówimy tylko o Kleszczowie, o Pyskowicach. Nie, mówimy nie, też teraz mówimy o Smolnicy. Mówię o Smolnicy. Teraz jest Smolnica, teraz jest Smolnica i w Smolnicy też się dzieje. Tak jest, też i Smolnicy. Się dzieje. I Pan Bóg kocha Smolnicę, tak. Tak, jest nas w tej chwili coraz więcej, było, jeżeli chodzi o Panie, już w tej chwili dzielimy się na grupki i będziemy dalej się dzielili, coś nieprawdopodobnego. Tak w tej Smolnicy tyle przychodzi chętnych. To tak się... Ni stąd, ni zowąd stało. No ja jestem przekonany, że o Twoim uzdrowieniu czy uzdrowieniach będzie cała Smolnica wiedziała. Tak, czekają. Czekają. Bo namawiam, żeby też powiedziały. Zresztą powiedziałeś, że trzeba później oczywiście mówić, bo żeby inni wiedzieli. Tak. Przekonałeś mnie, więc dlatego tu jestem i mówię. Ja też uważam, że to jest najprostsza forma ewangelizacji. Najprostsza forma ewangelizacji. Przyjąć. Ale sposób myślenia musi się zmienić. Tak. No powiedz właśnie o tym, czy to było dla Ciebie trudne, żeby odrzucić takie myślenie, że Bóg całe zło zsyła? Nie było takie trudne, bo i babcia moja i mama trochę mimo wszystko byłam tak chowana, ale to tak mówili, a ja i tak wiedziałam, że jak Bóg chce i tak będzie, to tak ma być i jestem biedna, chora, widocznie on tego chce i to jest mu do czegoś potrzebne. A tu się zupełnie zmienił sposób myślenia, zresztą w różnych jeszcze innych. I naraz zobacz, jak Bóg wykorzysta. Bóg przyprowadzi do siebie masę osób przez te uzdrowienia. Przez to, że okazał swoją miłość Tobie i naraz inne osoby przyjdą Do Niego. Tak, bo jest najtrudniej chyba, no nie wiem, nam się wydaje uwierzyć to, że Bóg nas kocha takim, jak jesteśmy. Grzesznikami, paskudnymi, obrzydliwymi, niedobrymi, a jednak nas kocha. I to jest trudne. Bo jak już to się uwierzy i się przekona, to już później to. No jest później też taki rodzaj myślenia, że Bóg mnie kocha, co prawda takiego, jaki jestem, ale w taki dziwny sposób, że On chce wszystkiego na odwrót. Że jak ja chcę na przykład, wyjść za mąż jako kobieta, czy mężczyzna chce znaleźć żonę, to Bóg akurat chce, żebym właśnie był samotny. Ale prawda? Niektórzy tak myślą, że trzeba Bóg chce... dziękować jednocześnie. Tak, to nie jest tak, że bierzemy, nic nie dajemy. No oczywiście, ale chodzi o to, że niektórzy myślą, że Bóg chce zrobić wszystko na odwrót i zniszczyć wszystko naokoło mnie. I wtedy z jakiegoś powodu Bóg jest szczęśliwy, jak to zrobi. Ale jeżeli ty kochasz Boga, to nie możesz tak myśleć. Oczywiście, ale mówię, to myślenie trzeba zmienić. Idziesz za Jezusem, spodziewaj się,
tego, że On jest dobrym pasterzem, spodziewaj się Jego opieki, spodziewaj i ufaj się... Mu, ufaj tak Mu. Jest, na tym polega ufność. Ufność nie polega na tym, że ja się spodziewam złych rzeczy od Niego. Ufność polega na tym, że ja się spodziewam dobra. Ja się jeżeli jesteśmy Jego dziećmi, no to dlaczego dzieciom ma robić krzywdę? No widzisz, to myślenie jest tak proste, tak oczywiste. I Jezus mówi, prawda, a wy skoro źli jesteście jako rodzice, ale dobre dary dajecie dzieciom, to o ileż lepszy jest Ojciec, który jest w niebie. Prawda? Jeżeli prosisz Go o jajko, tak? Czy da Ci kamień, a o chleb, czy da Ci skorpiona? Prawda? A my tak czasem myślimy. Prosisz Boga o uzdrowienie, o żonę, męża, o pracę, tak? I z jednej strony prosimy Go o chleb, a spodziewamy się skorpiona. Nie, nie, nie. Prosisz Go o chleb, spodziewaj się 5 chlebów. I też jest bardzo ważna rzecz, której ja jeszcze, bo takie było pytanie, mianowicie przebaczenie. Aha. Przebaczenie. I bez przebaczenia, wybaczenia, pojednania, prawda, to też z tego nic nie wyjdzie. Bo w tym momencie, jeżeli masz kochać bliźniego swego jak siebie samego, no to musisz mu przebaczyć, żeby też i tobie było dobrze. Tak jest. Przebaczenie zamyka nasze serce na przyjmowanie od Boga. Tak, bo to wtedy gryzie, coś tam się dzieje, prawda? Jeżeli Bóg jest miłością, a nie przebaczenie jest formą nienawiści, no to te dwie rzeczy ze sobą nie mogą. W jednym sercu ciężko, żeby się zmieściły. Dlatego, prawda? I co, mówisz, że musiałaś przejść taki proces przebaczania innym? Przebaczania, takiego szczerego przebaczania, bo ja wszystkim przebaczałam, nie jestem pamiętliwa. Ale to takie było, ale. I to było chyba najważniejsze, czego się nauczyłam w wspólnocie. Ten niecały rok. To chyba było coś, czego najtrudniej mi było. To znaczy tak po prostu wybaczyć i nie zapomnieć. Bo to nie, ale wybaczyć. Ale wybaczyć, podjąć decyzję. Bo jeżeli Pan Bóg mnie wybacza taki okropny, no to dlaczego ja temu komuś, który nie wiem, jaki jest gorszy czy lepszy, mam nie przebaczyć? No i takie proste. No to jest, no właśnie, to jest proste i piękne. I to otwiera nas. Proste przebaczenie, prosta wiara. Ja też widzę właśnie ta analogia, którą Jezus dał do dzieci, prawda? Że jeżeli ja chcę dobra dla moich dzieci, to On chce jeszcze bardziej dobra dla mnie. To są takie proste przykłady, które On daje, żebyśmy zrozumieli. On Ci dał te dzieci. Tak. I już prościej się nie da. Nie da się. Prawda? I nie komplikujmy Boga, prostujmy nasze ścieżki, a nie czyńmy je coraz bardziej krzywe i zawiłe, prawda? Później ludzie mają takie problemy teologiczne, jak to wszystko ma do siebie. Bóg w swojej naturze, w swojej istocie jest prosty. Bóg jest dobry, Bóg jest światłością, o tym też mówiłem ostatnio nauczanie we wspólnocie, dosyć długie, że On jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. To jest dokładnie to, co Ty mówisz. Choroba nie pochodzi od Niego, odrzucam i naraz uzdrowienia. U żony lekarza, tak? I to jest piękne, kochani. Jak zwykle chcemy się dzisiaj pomodlić. Od dłuższego czasu nie nagrywaliśmy programów, tylko właśnie pojawiały się relacje z wieczorów uzdrowienia i dlatego, jeżeli w Twoim sercu ostatnio, czy dzisiaj pojawiła się potrzeba, pojawiło się pragnienie pójścia za Jezusem, ale takim, o którym mówimy, nie który zsyła nieszczęścia i zniszczenie, ale Jezus, który chce Ci pomóc, który chce Cię wyciągnąć z nałogów, który chce Cię wyciągnąć z grzechu, który chce błogosławić swojemu życiu. Jeżeli chcesz pójść za prawdziwym Jezusem, to możesz dzisiaj podjąć taką decyzję powierzenia Mu swojego życia. Powierzenia Mu całego swojego życia, takim, jakim ono jest dzisiaj. Nie idealnego, wymyślonego życia, dzisiejszego życia. On chce w swoje ręce wziąć Twoje dzisiejsze, może pogmatwane, może brudne życie, ale On chce dotknąć i oczyścić. Jeżeli chcesz tego, to możesz powtarzać za mną taką modlitwę. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją miłość. Dziękuję Ci za to, że kochasz mnie takiego, jakim jestem. To Ty chcesz mnie uświęcić. Ty chcesz mnie oczyścić. Ty chcesz mnie uwolnić. Ty dobrze wiesz, że sam nie potrafię tego zrobić. I dlatego dzisiaj proszę Cię o pomoc. Wejdź do mojego życia. Wejdź do mojego serca. Pomimo tego, że się wstydzę. Pomimo tego, że się boję,
Zapraszam Cię do mojego serca. Zapraszam Cię do mojego serca. Objaw mi swoją miłość. Objaw mi swoją miłość. Objaw mi swoje światło. Objaw mi swoje światło. Przemień mnie. Przemień. Uzdrów mnie. Uzdrów. Uwolnij mnie. Uwolnij. Błogosław moje życie. Błogosław moje życie. Jezu Chryste. Jezu Chryste. Uznaję Cię moim Zbawicielem. Uznaję Cię moim Zbawicielem. Uznaję Cię moim przewodnikiem. Uznaję Cię moim przewodnikiem. Uznaję Cię moim Panem. Uznaję Cię moim Panem. Amen. Amen. Jeżeli szczerze podjąłeś tę decyzję i modliłeś się z nami, to oczekuj teraz, że po tej decyzji On w nadprzyrodzony sposób zacznie wpływać na Ciebie i Twoje życie. Tak jak się stało to w moim życiu, tak jak się stało w życiu wielu osób, które zapraszamy. Kiedy mówisz Bogu świadome tak, On zaczyna działać. To nie znaczy, że wcześniej Go nie było, tylko On czekał na Twoje przyzwolenie. Teraz je ma i teraz będzie działał. I z taką wiarą rozpoczynaj każdy dzień. I teraz pomodlimy się jeszcze chwilę za chorych. Sięgam do mojej teczki jeszcze intencji. Jeszcze intencji, ale wierzymy, że wkrótce świadectwo. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie razem z tymi wszystkimi, którzy się źle mają. I w Twoje imię, Panie, kładę rękę na tych wszystkich intencjach. Twoje słowo mówi, żebyśmy na chorych ręce kładli, Ty będziesz ich uzdrawiał. Jezu Chryste, obmywam Twoją świętą krwią wszystkie te chore serca, wszystkie te chore umysły, wszystkie te chore ciała, bo Twoje słowo mówi, że w Twoich ranach jest nasze zdrowie. Ty już, Panie, 2000 lat temu zapłaciłeś za każdy grzech i każdą chorobę i ja przez wiarę dzisiaj przyjmuję. Ja przez wiarę przyjmuję Twoją zapłatę. Przyjmuję Twoją zapłatę do życia i do serca moich braci i sióstr. Jezu Chryste, i uwalniam Twoją moc uzdrowienia. Twoją moc uzdrowienia do tych, którzy nie potrafią Tobie uwierzyć. Do tych, którzy nie znają Twojego imienia. Do tych, którzy wyrażają swoją potrzebę, ale nie potrafią przyjąć Twojej pomocy. Jezu Chryste, ja dzisiaj uwalniam Twoją świętą moc. Moc Twego Ducha. Moc Twego Ducha. I widzę teraz, jak Bóg uzdrawia osobę, która ma problemy z oddychaniem. Duże problemy z oddychaniem. Bóg uzdrawia Cię w tym momencie. Przewlekłe bóle migrenowe głowy, szczególnie z prawej strony, Bóg uzdrawia w tym momencie. Problemy z jedzeniem z powodu bólu szczęki. Coś się dzieje z tymi zawiasami tutaj w szczęce. Bóg uzdrawia to w tym momencie. I też widzę takie jakby wybroczyny, takie chyba to się nazywa afty w buzi. Bóg uzdrawia to w tym momencie. Prawą goleń. Coś się stało w prawą goleń. Po złamaniu, źle się zrosła prawa goleń. Bóg uzdrawia to w momencie teraz, jak się modlisz. Też widzę lewe oko. Tu już takie poznanie było. Lewe oko. Takie rozmazana wizja. Słabo widzisz. Takie wszystko jest rozmazane w lewym oku. To tak, jakby ktoś dostrajał teraz, jakby ktoś dostrajał obiektyw kamery. Widzisz coraz ostrzej, będziesz widział coraz ostrzej. Bóg uzdrawia to oko. Też widzę osoby, które mają problemy w małżeństwie, szczególnie z winy męża. Bóg otwiera teraz serca mężczyzn, którzy oglądają, na miłość do waszych żon. Bóg chce teraz otwierać Twoje serce i wlewać nową miłość do żony. I widzę coś takiego, że cały czas porównujesz swoją żonę z innymi kobietami i widzisz w niej same wady. Jezus chce teraz zabierać to patrzenie. Jezus chce dawać Ci teraz spojrzenie, które będzie
dowartościowywało, które będzie widziało dobre cechy w Twojej żonie. Bo to jest nieprawda, że ona ma same złe cechy. To jest nieprawda. Panie Jezu, oddajemy Ci wszystkie te prośby, wszystkie te intencje. Widzę jeszcze coś takiego, że Bóg uzdrawia przełyk. Nie wiem, o co tu chodzi. Tak jakby ten przełyk był nieszczelny. Tak jakby się wylewało coś z niego. Bóg uzdrawia coś takiego teraz. Panie Jezu, oddajemy Ci wszystkie te prośby, wszystkie te intencje. I wyznajemy, że Ty prawdziwie jesteś naszym lekarzem. My przyjmujemy to przez wiarę. Tak mówisz w swoim słowie i tak jest i my to ogłaszamy i przyjmujemy. Ty jesteś moim lekarzem. Amen. Amen. Kochani, dzięki za dzisiaj. Dziękujemy za świadectwo. Dziękujemy za modlitwę z nami. No i co? Przygotowujemy się od lutego do jeszcze większego jeszcze większego świętowania Bożej łaski i Bożego uzdrowienia. Już nie wieczory uzdrowienia, ale weekendy. Aż się boję, co się będzie działo. Aż się boję, jakich cudów będziemy świadkami. To będzie coś niesamowitego. Zostańcie z Bogiem.